Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karol Małecki z teamu SFD. Witam serdecznie w Poznaniu u mnie w Elite Gym & Fitness. Zaczynamy kolejną serię najczęstszych błędów na siłowni. Ostatnio pokazywaliśmy martwy ciąg, dociąganie drążka do karku i klatę. Dokładnie było omówione cała metodyka, jak się wyciska, jakie są błędy. Tym razem zaczniemy od przysiadu. Najczęściej popełniane błędy to palce skierowane do środka, a co za tym idzie, kolana do środka. Nie ma takiej możliwości, żebyście tak wyciskali, robili przysiady, a często to się zdarza. Kolejnym błędem jest robienie przysiadu z odrywaniem pięt. Zobaczcie, tu. Nie ma takiej możliwości, żeby tutaj jakiś tam przysiad robić i odrywać pięty. Oczywiście różne techniki są, robimy syzywki i inne ćwiczenia, gdzie to jest oczywiście dopuszczalne, ale przy przysiadach nie ma takiej możliwości. Czyli jeszcze raz, stóp nigdy w ten sposób, równolegle jak najbardziej mogą być. To jest bardzo poprawnie, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem dajemy palce na zewnątrz i kolana tak, jak są ustawione stopy, czyli na szerokość palców. Zobaczcie, rozchodzą się na boki, siadamy też nisko. Pamiętamy, żeby też nie skracać ruchu, czyli taki półprzysiad to w ogóle jest bez sensu. Tu i niżej, siadamy tu nisko i do góry. Kolana bardzo mocno na zewnątrz i góra. I skarżycie się, że boli Was kark, że coś tam uwiera, że kręgosłup boli, dlatego, że źle ustawiacie sztangę na karku. Zobaczcie, jak to powinno wyglądać. Na pewno nie w ten sposób. Nie tak. Tylko tutaj, zobaczcie. Tu. Ja akurat trzymam szeroko ręce, łokcie w tył, opiera się sztangę na tylnych aktonach w takim rowku. Nic nie boli, nic się nie dzieje. I nawet ci, którzy wcześniej narzekali, że coś się dzieje, przestali odczuwać ból, wszystko jest ok. I zobaczcie, jeżeli macie u góry na karku sztangę, to środek ciężkości jest w zupełnie innym miejscu. Naciska Wam do przodu, lędźwie są obciążane. Jeżeli dacie te 2 cm w tył, w ten rowek na tych aktonach, automatycznie sztanga jest z tyłu, środek ciężkości jest troszeczkę inaczej, jesteście wyprostowani i z miejsca macie większy ciężar. Na bank. Czyli spróbujcie i zobaczycie, że miałem rację. Jeszcze jeden błąd, jak dla mnie, często to widzę. Chodzi o to, żeby jak najwięcej energii wykorzystać na serię. Czyli biorąc sztangę, nie odchodzimy na połowę sali, bo to bez sensu. Ja akurat robię tylko raz, dwa i już robię przysiad. Nawet jeżeli nie miałbym siły dać kroka do przodu, co często się zdarza, to wystarczy, że przechyla się do przodu, to zaraz Wam pokażę i sztanga jest odłożona. A jakbym był 2 kroki do tyłu, to nie ma możliwości, żeby jej odłożyć bez asekuracji. Sprawdźcie. Bardzo dokładnie. Raz, dwa. Widzieliście to? Palce na zewnątrz, jedziemy przysiady, nisko, góra. I góra. Zobaczcie, nie mam sił iść już do przodu, bo jestem tak zmęczony i robię tylko tak. I sztanga jest odłożona. Widzieliście, jak łatwo? Kolejne ćwiczenie to wiosłowanie na wyciągu dolnym. Z uchwytem, chwyt V, ciągniemy w tył. No i najczęstszym błędem jest krzywizna kręgosłupa. Niestety, tak jak przy martwym ciągu, to co pokazywałem w ostatnim odcinku. Czyli ta krzywizna kręgosłupa. Nie może być takiej sytuacji. Odcinek lędźwiowy pochylamy. Tutaj możemy być tylko i wyłącznie wyprostowani. Wiadomo, ten odcinek lędźwiowy może pracować. Ale jak jest za duży ciężar, to pracownik będzie przenosił, przejmował pracę, tak? Bardzo dużą. Dlatego są różne techniki, ale najważniejsza sprawa tutaj, żeby też pracować barkami. Tak samo jak mówiłem przy klatce, że ściągamy łopatki, barki cofamy, tylko wyciskamy, tak tutaj całość ma pracować, zobaczcie. Tu, 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 całość. I jeszcze jedna rzecz, nie prostujemy łokci z przodu. To, co pokazywałem na wyciągu górnym, kiedy robiliśmy dociąganie do karku. Czyli nie robimy wyprostu, bo ten ruch to są tylko przeciążenia na łokieć. Zobaczcie, leciutko ugięty łokieć, wyciągamy tutaj, ale bardzo mocno barki w przód idą, rozciągamy łopatki, a z tyłu bardzo mocne spięcie. A teraz pokażę prawidłową technikę. I zaczynamy. Nogi kładziemy na podpórce, wiadomo, żeby nie było aż tak zgięte. Zobaczcie, ja akurat prostuję bardziej w kolanach, nie robię przeprostów. No i poprawna technika, lędźwie na dole mogą popracować troszeczkę. Nie zaokrąglamy tutaj góry. Zobaczcie, łokcie leciutko ugięte, wyciągamy maksymalnie w przód i dociągamy. I dociągamy.
Możemy zrobić też taką technikę, że jesteśmy mocno pochyleni i tylko robimy tu dociągnięcie. Zobaczcie. Tu wyciągamy całość. Tu. I zobaczcie. Tu bardzo mocno spinamy łopatki. Tutaj to nie wszystko, zobaczcie. To nie wszystko. Jakby drążek poszedł do tyłu, ale nie było spięcia. Teraz zobaczcie. Tu i tu. Mocno spinamy łopatki. Bardzo mocno w tył. Wypinamy klatę w przód. Leciutko ugięte łokcie, dociągając tył, łączymy łopatki. I klata, oczywiście zobaczcie, klata bardzo mocno wypięta. Z tyłu łączymy. Jeżeli byśmy zrobili koci grzbiet, no to nie będzie wskazane, tak? Nie może być takiej sytuacji, że tutaj się wszystko zaokrągla. Oczywiście, często oglądacie zawodowców, zawodników na jakimś tam już poziomie i ćwiczą niepoprawnie, nietechnicznie, ale dla nich to jest poprawna technika. Bardzo dobrze czują te mięśnie, więc to jest dla nich ok, tak? Mówimy tutaj o początkujących, absolutnych podstawach, gdzie one muszą być zachowane. Tak więc widzicie, jakich błędów nie popełniać, co robić. Dla przypomnienia, całe barki mają tu pracować. Całe. Przy klacie łączymy, nie ruszają się. Zapraszam na kolejne ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie na triceps, wyciąg górny. Akurat teraz mamy linkę, ale bardzo podobnie jakbyśmy mieli drążek. Przy drążku prostym, wiecie jakie głowy pracują tricepsów? Wszystkie trzy, tak? Jeżeli byśmy robili podchwytem, oczywiście wszystkie trzy, ale najbardziej zaangażowana jest ta przyśrodkowa. Jeżeli robimy linę i bardzo poprawnie robimy, rozciągając, głowa boczna. To pamiętajcie. I teraz poprawny te błędy, które popełniamy. I często tak robicie, zobaczcie, robicie w ten sposób. Cały czas tutaj pracujecie. I zobaczcie, triceps w ogóle nie pracuje. W ogóle, tylko plecy. Ale drążek jest na dole, tak? Ale to nie było nic wspólnego z pracą tricepsu. Po co tutaj ruszacie? Zobaczcie, wyizolujcie łokcie w miejscu i zobaczcie, teraz pracuje triceps. Teraz pracuje triceps. Tutaj bardzo mocno ważne przy lince, żeby rozciągnąć do góry. Uginamy, żeby się rozciągnął mięsień jak najmocniej, a na dole mocne spięcie. Jeżeli jest za duży ciężar, to nie możecie już rozciągnąć. Robicie w ten sposób. Nadobicie jak najbardziej, ale jeżeli od początku gdzieś tutaj robicie bez tego rozciągnięcia, to nie ma całkowitego ruchu. A nam zależy na tym, żeby był całkowity ruch i pamiętamy o tym, że jakość i technika najważniejsza, a nie ilość ciężaru. Jeżeli ktoś już ma dopracowaną technikę, czucie mięśniowe, możemy powiedzieć się w ciężar. Czyli tutaj bardzo mocno rozciągamy. Ja często staję w pozycji wykroczno-zakrocznej, jest to pozycja stabilna. Jeżeli robimy to ćwiczenie z drążkiem i jesteśmy w pozycji wyprostowanej, to zobaczcie, tutaj nie ma pełnego wyprostu, bo uderzycie o uda. Dlatego możemy się leciutko. Przy lince nie ma z tego problemu, bo rozciągamy na boki, ale możemy się leciutko pochylić i wtedy nawet jeżeli robimy na drążku, to zobaczcie, tutaj bardzo mocno jest spięcie, tak? Czyli nawet jeżeli by był drążek, to tu się zatrzyma, a nie na nogach, ok? Czyli zobaczcie, ta pozycja tu, a tutaj bardzo mocno rozciągam tu na boki. Spróbujcie oczywiście też następnym razem, jeżeli macie dłuższe linki tej długości, bardzo mocno rozciągacie na boki, jeszcze będzie lepsze czucie, więc wy sprawdźcie, czy miałem rację i dajcie znać, czy to ma sens. Widzimy się w kolejnym odcinku, a te trzy ćwiczenia mam nadzieję, że przepracujecie uczciwie, zapoznacie się z techniką i nie szalejcie czasami z ciężarami. Trzymajcie się.